Cześć, ja jestem Monika. Cześć, ja jestem Wojtek. I witamy Was na naszym kanale Mind Bo w podróży. Witamy Was dzisiaj z gór, czyli powrót na szlak. Mamy zamiar dzisiaj zrobić jedno muro. Będzie to nasze 82. Jesteś gotowa? Jestem. Piątka? Idziemy. Zapraszamy do oglądania. I pierwsza przeszkoda przed nami. Pokonana przez Monię. Teraz moja kolej. A tam jest nasz cel. Dla przypomnienia, mundrosy w Szkocji są to góry mające powyżej 914,4 metrów i jest ich 282, więc jak dzisiaj zdobędziemy 82, to zostanie nam okrągłe 200. Dokładnie. Tak, znajdujemy się w Glen Nyan po zachodniej stronie. Byliśmy tutaj na początku tego roku zrobić jedne muro po drugiej stronie. Dokładnie. Melbuy. Dzisiaj Stukan Nokan. Jedne muro pojedyncze, jak wspomniałem. 550 metrów przewyższenia mamy. Dlatego, że bardzo wysoko podjechaliśmy na parking. Dokładnie. Od matki natury mamy jakieś 420 metrów. Tak. Cieszy mnie to bardzo, bo mieliśmy kilkutygodniową przerwę, więc kondycja z małej kondycji spadła na jeszcze mniejszą. Tak, przecieramy dzisiaj, odkurzamy buty tak naprawdę i wracamy. Ale jesteśmy przeszczęśliwi. Dokładnie, te widoki, coś wspaniałego. Zresztą zobaczcie sami. Co wam powiem, ale kondycja do bani. Cieniutko tutaj wszędzie, ale Wojtek po prostu pędzi przed siebie. Jest siła. Jest siła, mówi. Przysiady służą. Przysiady służą. Bardzo stromy teraz mamy kawałek. Przewyższenie spore do zrobienia, ale Moncia daje radę. Sami nie wiemy, czy podążamy szlakiem, czy strumieniem. Szybko nam się przypomniały nasze szkockie szlaki. Wspaniałe góry dzikości. A tam podążamy. Kolejna przerwa Moncie. Co jest, baby? Nie, już niedużo nam zostało. Może z 200 metrów i będziemy na rydżu, na grani i później takie następne dwa podejścia po 60 metrów. I szczyt! Ale palą łódka. Nie ma co. Pokonujemy dosyć spore przewyższenie, więc widoku przed sobą za bardzo nie mamy, ale za sobą, jak widzicie, zostawiamy bardzo ładny krajobraz, który będziemy podziwiać, jak będziemy schodzić. Cieszy nas to bardzo. I chciałam jeszcze dodać, że w tym momencie, przez tą całą godzinę, którą tutaj chodzimy, bo idziemy już godzinę, cały czas myślę o tym, że jak ja się cieszę, że Wojtek mnie nie zapisał na półmaraton w tym roku.
Oj, tęskniliśmy za tymi naszymi przeszkodami w górach. Włodko, Wojtek wpadnie po kolana, czy nie? Nie, udało się. Teraz moja kolej. W końcu mamy miejsce, gdzie nie wieje. Jesteśmy kawałek osłonięci. I oto już jest nasz start dzisiejszy. Stukan Nohan, 960 metrów. Wydaje się, że jest daleko, ale chyba nie będzie tak źle. Kilometr 200 do celu. Rewelacja. Piękna góra. Jak to się zawsze mówi, najważniejsze to jest złapanie pierwszego oddechu, więc taki właśnie złapał mnie zaszczyt. Złapałam pierwszy oddech i już się idzie rewelacyjnie. Co prawda, zobaczcie, można powiedzieć, że teraz po płaskim, więc nie ma co się dziwić. Ale już normalnie przypomniały mi się te wszystkie emocje, to uczucie, jak się idzie po szlaku. Jestem mega szczęśliwa. Tęskniłam za tym. Wojciech krzyczy, ja też. Chodzimy teraz ostatnim takim bardziej ostrym przewyższeniem. Zostało nam 42 metry przewyższenia, więc nie jest źle. Powolutku sobie idziemy i jest super. Sporo nowych osób do nas dołączyło, więc witamy Was bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Oczywiście pozdrawiamy również naszych starych subskrybentów, którzy do nas zaglądają cały czas. Bardzo nas to cieszy. Dziękujemy Wam, że jesteście razem z nami. Ale i również pozdrawiamy tych, którzy oglądają, a nie subskrybują. Oczywiście. No bo nie da się ukryć. Jesteście największą grupą na tym kanale. Dokładnie. Oczywiście z naszej strony to bardzo zachęcamy wszystkich do subskrypcji naszego kanału. Tak, jak najbardziej. Bardzo nas to ucieszy. Jeżeli... Ale oczywiście to nie jest żadna konieczność. Nie. Jak lubicie po prostu spędzić klikać z nami... i klikać. Spędzić z nami czas, to jak najbardziej. Oczywiście. Dobra. Dzięki jeszcze raz wielkie. Pozdrawiamy wszystkich. I widzimy się na górze. Lecimy dalej. Brawo, Wojciech! Rewelacja! 82! Super Moncia! 3, 2, 1 i cyk! Pięknie! 82! Stukan Nohan! Super! Thank you.
mamy 82 Munro zdobyte. Hip hip. Hurra! Gratulacje Wojciechu. Gratulacje Moncia. Zostało jeszcze tylko 200. No dokładnie. Piękne widoki dzisiaj. Pogoda się sprawdziła w 100%, jak tak zapowiadali. Czailiśmy się troszeczkę, bo powiem Wam szczerze, że straszyli i znaleźliśmy górę 2 godziny tak naprawdę okienko. Strzeliliśmy się idealnie. Dokładnie. Lipiec niestety, ale bardzo kiepski w Szkocji. No 180% opadów lipiec do lipiec z zeszłego roku, więc sobie wyobraźcie. A w Szkocji zazwyczaj lipiec jest mokrym miesiącem. Tak, tak. 2 tygodnie też byliśmy w Polsce, więc ostatnio nie mieliśmy za bardzo czasu na wycieczki górskie. Może to i dobrze, bo byśmy się tylko denerwowali, że możemy jechać ze względu na pogodę. Albo że po prostu kolejny raz wychodzimy i nic nie widać. Tak, dokładnie. A będąc jeszcze przy pobycie w Polsce, to nie wiem, czy zauważyliście, jak ktoś ma takie czułe oko, to kupiliśmy nowe plecaki. Tak. Bo Wojtka niestety już po kilku dobrych latach wyzionął ducha. Tak, no poprzedzierał się w niektórych miejscach, gdzieś się poprół, coś odpadło. Wiecie, tak. Jak jest, jak coś się często używa. Tak. Tak, zdecydowaliśmy się na plecaki z... W Decathlonie. Tak. Do jakości, jesteśmy super zadowoleni. Pierwszy raz dzisiaj wychodzimy z nimi. Super, super. Także cieszymy się bardzo, zadowoleni jesteśmy. Na razie możemy powiedzieć tylko tyle, że są wygodne. Ilość kieszeni się zgadza. No właśnie. Tak, to co chcieliśmy, żeby plecak miał, to ma. I co jeszcze chciałam dodać? Wojtek ma większy, bo Wojtek ma ile ty masz litrów? 40-litrowy. 40, ja mam 30. Ale zawsze na jesień, już jak zaraz się zacznie, czy jak to więcej, troszeczkę ciuchów, jakieś jedzenie, termo. Dokładnie. Termo z herbatką, więc... Więc powinien się sprawdzić. Tak naprawdę to te stare plecaki, to my kupowaliśmy już nie pamiętam ile lat temu, w Lidlu. Dużo. I czekaliśmy na ten sezon, aż w Lidlu pojawią się znowu plecaki, ale niestety w tym roku wyszły takie, które i mniejsze były trochę, inny wzór i jakoś tak nie przypasowały nam po prostu, więc musieliśmy myśleć nad czymś innym, nad innym rozwiązaniem. Cena do jakości super. Co zauważyłem na pewno na największy plus, no to pas biodrowy jest fajnie zrobiony. Ale tak jak mówiłem, to jest dopiero pierwsze wyjście. Dokładnie. Więc tak naprawdę to zobaczymy co i jak. Tak, no i co o czym myśleliśmy, to żeby tutaj było pomiędzy plecami, nie wiem czy to widać. Prześwit trochę więcej. Ten prześwit, żeby te plecy jednak oddychały, zwłaszcza w ciepłe dni, bo zawsze te plecy były spocone, jak plecak przylegał. Aha. Więc będziemy po prostu, już wyjścia nie mamy, będziemy je po prostu nosić. Tak. I tyle. A dodatkowo, co jeszcze chcieliśmy powiedzieć, to mamy nadzieję, że od następnego odcinka będzie nas dużo lepiej słychać, bo nabyliśmy mikrofony. Tak, musimy jeszcze poradzić sobie ze sprawami technicznymi, to znaczy musimy po prostu z nimi pójść gdzieś na zwykły spacer i je przetestować. Sprawdzić jakie po co prostu, i jak, co i jak i tyle. Tak. Ale zapowiada się dobrze. Dobrze, mamy nadzieję, ludzie te mikrofony sobie chwalą, więc mamy nadzieję, że i my będziemy zadowoleni z nich. Tak, powinniśmy. I to zobaczymy. Tyle, tak, i to tyle chyba z nowości. Lecimy już na dół. Tak. Zatrzymuję, to normalnie czuję, jak nogi mi się trzęsą. Szok. Pamiętam, że pierwszy raz jak pojechaliśmy w góry, to było ileś lat temu, na Konik Hill, to wtedy to miałam po prostu coś niesamowitego. Pierwszy raz takie coś przeżyłam. Dzisiaj kolejny raz, to już chyba setny.
Tak, ale chciałam powiedzieć, że Wojtek dobrze robi, że robi przysiady, bo mówi, że jemu nic nie jest. Ja niestety... Wojtek jest w formie. Wojtek w formie, a ja jak zwykle nie. Po prostu. Ale uważam, że o zdrowie fizyczne, o formę warto dbać. Chociaż chodzić na spacery, zrobić codziennie tam ileś kroków. Więc nie bierzcie ze mnie przykładu. Idziemy. Zbliżamy się już do parkingu. Dokładnie. A jesteśmy w miejscu, gdzie jest tak cicho i przyjemnie, więc... Piękne otoczenie, więc... Dokładnie. Będziemy powoli kończyć. Dziękujemy Wam, że dotrwaliście do końca. No i robimy małe podsumowanko. Dokładnie. Czyli 4 godziny 45 minut, 9 600 metrów i 818 metrów przewyższenia. Dokładnie. Dobra, kończymy po prostu i zapraszamy Was na nasz kolejny filmik. Cześć! Cześć!